Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym byłem w Sławkowie na strzelnicy sportowej. Tutaj sekcja strzelecka organizowała zajęcia ze strzelectwa sportowego, w którym wszyscy uczestnicy mogli sobie postrzelać, zapoznać się z bronią i oczywiście to, co najważniejsze na strzelnicy, bezpieczeństwo. Zapoznajemy się z regulaminem strzelnicy, inaczej organizatorzy nie wpuszczą nas na teren, jeżeli chodzi o zajęcia. Zapoznajemy się, to jest jedno, a następnie przestrzegamy wszystkich instrukcji organizatorów, czyli tych instruktorów, którzy są na miejscu. Jeżeli jakiś instruktor coś mówi, mamy wykonywać bez żadnego zająknięcia. To jest bardzo istotne. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo swoje, ale także bezpieczeństwo innych, ponieważ mamy tutaj do dyspozycji prawdziwą broń. Pistolety, Glock. Glocki oczywiście tutaj, jak widzicie, różne rodzaje. Mamy tutaj kwestie prawdziwej amunicji, różnego rodzaju karabinki. To już nie jest zabawa, to nie są żadne ślepaki. Mówimy o prawdziwej broni, z której strzelamy, uczymy się strzelać. Możemy poczuć na własnej skórze, jak to jest ten odrzut, jeżeli chodzi względem strzelania. To jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Ale instruktorzy przekazują pełną informację, w jaki sposób trzymać broń, jak bezpiecznie się nią posługiwać, dzięki czemu nabywamy kompetencje, nabywamy wiedzę, doświadczenia. To jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Ta impreza, czy tego typu sport, jak strzelectwo sportowe, nie jest to tanie. Oczywiście to nie idziemy za 20 zł sobie postrzelać, tylko musimy mieć przynajmniej ze 100-150 zł w ogóle, żeby udać się na taką imprezę w podstawowym zakresie. A zawsze przy końcu tego typu imprezy jest jeszcze czas, gdzie można dokupić sobie amunicję i postrzelać sobie, ale oczywiście z instruktorem. W taki sposób, jak mniej więcej chcemy, względem oczywiście strzelnicy i warunków panujących na tej strzelnicy. Dobra. Pełen instruktaż zawsze na samym początku jest, każdy może zadawać 100 pytań do i dopiero przystąpić do strzelania w różnego rodzaju formułach, różnego rodzaju, można powiedzieć, dyscyplinach, tak jak instruktorzy tutaj przygotują. No dobra, tak więc ja już nie będę więcej mówił, a Wy zobaczycie sobie materiał, jaki dla Was przygotowałem. Zachęcam Was do komentowania, łapa w górę, komentujcie, czy kiedyś byliście na strzelnicy sportowej, strzelaliście z prawdziwej broni, a jeżeli tak, to z jakiej i oczywiście jakie są Wasze odczucia. Oglądajcie. Dziękuję i miłej zabawy.
Normalnie morderczyni, nie? To z Discovery powinien brać. A od razu rozluźnienie, ba. Nie słuchaj, zabijaj. Nie ma automatu. Reżyser kina akcji. Uważaj, bo zepsujesz! Cztery złote.
Czyli chciałem sobie 5 razy 4, to ci te dwie dychy pożyczyłeś tobą. Dobra, dobra, to super. Masz 3 dychy? Mam dwie dychy. Czerwa? Mam dwie dychy. Dobra, to zaraz patrzę się tu. No, to wygląda. To jest samo. To jest samo. To jest samo. To dawaj. Dobra, no. Wiesz, że wiem, weźmy 10.
Sekunda tego nie ma, no, no. I 100 zł, dziękuję. Do lufy wrzucaj. Tak ktoś się może sobie zrazić, nie? No, wyjebie studentki. No i potem powiem... A, trzeba było odwrotnie sobie załadować. No, by ci było łatwiej wyciągać. Kurwa, źle wsadziłem, ale... No mogłeś sobie położyć do lufy, wkładać pojedynczo. Chociaż niech powiem, tak... No, powiem wam, że... No nie mogę... Zero, zero, osiem. Zero, cztery, zero, osiem. On jest zero, jeden jest. Jest trzy.